Polsce jest niewiele miejsc, gdzie stykają się trzy państwa. Jednym z nich jest powiat zgorzelecki. Mamy takie ciekawe położenie, graniczymy z Czechami i z Niemcami. Już mamy ścieżkę rowerową kapitalną ze stroną czeską. Rozpoczęliśmy parę lat ze stroną niemiecką. Weszliśmy na taką nową inwestycję, która będzie trwała latami. To dobrze, bo są środki unijne na to. Pierwszy etap już na drugi, trzeci mamy pieniądze. Mowa o projekcie Przygoda z Nysą, dzięki któremu ten region ma zostać wypromowany turystycznie. Inwestycja współfinansowana jest z programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Gmina Zgorzelec realizuje projekt z powiatem Görlitz i powiatem Żary. W ramach projektu realizujemy przede wszystkim oznakowanie szlaku wodnego na Nysie Łużyckiej od Radomierzyc aż po Jędrzychowice. Są też znaki szlaku wodnego informujące o przeszkodach, a także wyjścia z wody w postaci infrastruktury drewnianej. Oprócz tego wzdłuż Nysy Łużyckiej budowany jest ponad 8-kilometrowy szlak pieszo-rowerowy. Przy całej trasie mają się znaleźć także miejsca do odpoczynku. Takie wiatki, ławeczki, stoły, kosze na śmieci. Będą to miejsca odpoczynku zarówno dla kajakarzy, pontoniarzy, jak również dla rowerzystów czy piechurów. Miejsc odpoczynku będzie w pierwszym etapie 7 na całym trakcie pieszo-rowerowym. Gmina chce również odnowić oznaczenia istniejących już szlaków turystycznych. Pierwszy etap projektu Przygody z Nysą kosztuje ponad 2 miliony złotych, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi prawie 1 900 000 złotych. Jednak na pierwszym etapie gmina nie zamierza skończyć. W tej chwili gmina Zgorzelec rozpoczyna również prace dotyczące drugiego etapu Przygody z Nysą, czyli połączenie teraz tworzonego traktu pieszo-rowerowego w Radomierzycach z granicą czeską w Spytkowie. Oraz dostaliśmy już pozytywną informację, że mamy dofinansowanie w ramach etapu trzeciego, czyli budowę centrum turystyczno-rekreacyjnego spinającego całość działań jedynki i dwójki, czyli tam będzie miejsce, gdzie będzie można rozpocząć wszelkie wycieczki. Pierwszy etap zakończy się w przyszłym roku. Za 2 lata ma już być gotowy cały projekt Przygoda z Nysą. To jest bardzo ważne, żeby ludzie się spotykali. Te ścieżki rowerowe, ta przygoda z Nysą, że można będzie i kontaktować się z kajaka, z pontona, z rowera. To jest to, co zbliża te narody, bo już granic całkowicie nie odczuwamy. Będzie to świetne miejsce na spokojny, jak i aktywny wypoczynek.